Dzień dobry, witamy Państwa w studiu przed meczem Polonii Warszawa z ŁKS-em 2 Łódź. Dzisiaj gościem naszego studia Szymon Przedpełski. Witaj, Szymon. Witam, witam Państwa. Po długiej przerwie miło być z powrotem. No właśnie, to tak pytanie na początek, bo też mówiliśmy, rozmawialiśmy przed wejściem, zaglądałeś na Polonię. To rozumiem, że jakoś bardzo się nie stęskniłeś. Nie, oczywiście. Na większości meczów staram się być, jak tylko mogę, to jestem. Dzisiaj fajnie, nie tylko na trybunach, ale też znowu za mikrofonem przed kamerą. Tak, fajnie będzie znowu z Tobą ten mecz Polonii skomentować. No i mecz, który zapowiada się o przysłowiowe 6 punktów. Już teraz tylko takie mamy do końca rundy. Przed nami rywal z Łodzi, rywal pierwszoligowych rezerw. Zanim jeszcze przejdziemy do tego dzisiejszego spotkania, no to podsumujmy sobie może wspólnie z kibicami ten nasz ostatni mecz z Pelikanem Łowicz. No właśnie, teren, na którym pewnie zawsze nam się ciężko grało, ale mimo wszystko no te ostatnie nasze mecze, gdzie zwróciliśmy już na te zwycięskie tory, pokazują, że chyba ten dobry tor został obrany przez naszą drużynę. Tak. No, wydaje mi się, że w ogóle to boisko nie jest sprzyjające w Łowiczu, bo po pierwsze ono jest, ci z Państwa, którzy tam kiedyś byli na meczu, to widzieli, jak to wygląda. Ono jest generalnie dość małe i murawa też pozostawia wiele do życzenia, więc ja jestem na przykład bardzo zbudowany tym, jak zespół Polonii tam wyglądał przy również niesprzyjających warunkach pogodowych, bo widzimy to całą tą rundę u siebie. Tak naprawdę nasz zespół robi co chce, gramy naprawdę jak z nut, kasujemy 3 punkty we wszystkich kolejnych meczach, no ale na wyjazdach jest o wiele ciężej, więc z tym Pelikanem, który dodajmy jest, patrząc tylko na rundę wiosenną, trzecią najlepszą drużyną w tej lidze, to zwycięstwo na wyjeździe i to bardzo pewne, bo nawet gospodarze tak naprawdę nie mieli sytuacji w tym meczu, no naprawdę, czego chcieć więcej, świetny występ naszej drużyny w tym spotkaniu, piękna bramka Lewickiego i oby dzisiaj było tak samo. Tak, za to trzymamy kciuki i to, o czym wspomniałeś. No te mecze, szczególnie na Konwiktorskiej 6, są bardzo spektakularne, więc tym bardziej Państwa zachęcamy do tego, żeby dzisiaj do nas dołączyć, bo mamy nadzieję, że będzie dzisiaj tak samo. Jakbym miał znaleźć jakieś takie punkty odniesienia, no bo ciężko gdzieś analizować drużynę ŁKS-u 2 Łódź, to jest drużyna rezerw, często tam zmienia się wyjściowy skład i tak na przykład chciałem sobie porównać z drużyną właśnie z Pelikana Łowicz, żeby mieć jakieś odniesienie, tak? No to ŁKS 2 Łódź przegrał dosyć niedawno, 0-2, ale z drugiej strony zatrzymał Legionowie, co jest ze sporą korzyścią dla nas, pozwoliło nam to też odrobić tę stratę nieco bardziej. Zastanawiam się, jakiego ŁKS-u dzisiaj możemy się według Ciebie spodziewać? Ja myślę, że ŁKS nie jest też aż tak typową drużyną, znaczy nie wiem, co można uznać za typową drużynę rezerw, ale chodzi mi o to, że w tym sezonie w ŁKS-ie 2 nie grało aż tak dużo zawodników z jedynki, raczej był taki, powiedziałbym, zdrowszy model, czyli że to raczej dwójka przygotowywała zawodników, którzy awansowali do jedynki i to się może podobać. To jest zespół zbudowany na młodych chłopakach, który próbuje grać w piłkę i to jest po prostu fajne, to się może podobać. No i zespół, który jest w ostatnim czasie w gazie, bo bodajże 3 zwycięstwa z rzędu w ostatnim czasie i w ogóle w tej rundzie tylko 2 porażki ŁKS-u i pod względem punktów to też jest 5. wynik generalnie w tabeli, gdzie w pierwszej rundzie byli na 12. miejscu, więc na pewno paradoksalnie ja się spodziewam, że to może być trochę, nie chcę powiedzieć łatwiejsze, ale taki przyjemniejszy mecz dla Polonii, bo Polonia, myślę, chyba woli grać z drużynami, które też próbują grać w piłkę, a nie tylko okopują się na własnej połowie. I myślę, że tak ten mecz dzisiaj będzie wyglądał, że będzie stosunkowo otwarty, gdzie na pewno ci młodzi chłopacy z ŁKS-u też będą chcieli się pokazać tutaj na K6, zresztą jak wszystkie drużyny, które tu przejeżdżają. No my dodatkowo mierzymy się z tym, że no jako Polonia Warszawa te drużyny z poziomu trzecioligowego mają, że tak powiem, na nas spięcie. Chociaż tutaj na Konwiktorskiej 6 w miarę łatwo, szczególnie w tej rundzie, jesteśmy w stanie to przełamać. To na wyjazdach nie zawsze jest łatwo. No i jeżeli chodzi o ŁKS 2 Łódź, jeszcze też dorzucę od siebie, bo jakby zaobserwowałem, że głównie zdobywają bramki w ostatnich meczach w pierwszej połowie, gdy wygrywali te spotkania, więc no jeżeli gdzieś tam mielibyśmy znajdować jakąś taką ciągłość, to ciężko porównywać
porównywać wynik do wyniku, no bo to wiadomo, każdy mecz jest inny, natomiast gdzieś chyba te początki, szczególnie te pierwsze połowy mają mocniejsze, na przykład Legionowi strzelili wszystkie 4 bramki w pierwszej połowie i w ostatnich meczach właśnie tak trafiali. No dodatkowo jeszcze wydaje mi się, że dla ŁKS-u taką motywacją, bo ktoś mógłby pomyśleć, o ŁKS już prawie zapewniony byt w lidze, to może nie będą tutaj jakoś bardzo podwójnie. Matematycznie jeszcze nie. Matematycznie nie, no ale powiedzmy, że tam w miarę jest to bezpieczna sytuacja. I teraz z drugiej strony jednak jest teraz sporo zmian w ŁKS-ie organizacyjnych. Wiadomo, gdzieś do końca ważyły się losy licencji dla pierwszoligowego ŁKS-u i zastanawiam się, no jednak jest ten efekt miotły, który idzie z góry, prawda? Są tam czystki, jeżeli chodzi o dyrektora sportowego, trenera, no i zakładam, że te ostatnie 4 kolejki, no to chyba nie ma lepszej okazji dla tych chłopaków z dwójki, żeby w tym momencie się pokazać i to może być jakiś tam dodatkowy bodziec dla dzisiejszych naszych przeciwników. Tak, znaczy myślę, że w ogóle akurat pod tym względem ci zawodnicy z dwójki nie mogli narzekać, bo faktycznie oni byli obserwowani. Jeśli ktoś się wyróżniał, to tą szansę dostawał, jeśli na nią zasługiwał, więc myślę, że teraz nic się pod tym względem nie zmieni. Będą nadal mieli takie możliwości. Możemy tylko dodać, że jeśli ktoś z Państwa tej wiadomości nie usłyszał, że ŁKS dostał tą licencję na pierwszą ligę dzisiaj. Ale tak, dużo zmian, to o czym powiedziałeś. Wracając do tych ostatnich ich meczów, trener wypowiadał się, że to zwycięstwo, głównie to zwycięstwo z Legionowią, ale też te kolejne, które nastąpiły, po prostu budują taką falę, budują lepszą atmosferę i z każdym kolejnym meczem gra się łatwiej, no bo jeśli pokonuje się lidera, to później w zasadzie nie ma się czego bać, no i to jest zrozumiałe, więc myślę, że tutaj również ŁKS na pewno nie będzie się bronił tylko, a spróbuje nas też czymś zaskoczyć. Właśnie, może spójrzmy sobie, co się będzie działo w tej kolejce, bo no też obserwujemy, wiadomo, inne spotkania. Widzą Państwo teraz na grafice te mecze, które dzisiaj się dzieją. No i w tej naszej grupie, trzeciej ligi, grupy pierwszej, nie jest jeszcze wszystko jasne i główne oczy skierowane są w tej chwili na 2 spotkania, więc tutaj w Warszawie przy Konwiktorskiej 6 nasze dzisiejsze spotkanie, no ale również kątem oka poloniści na pewno będą spoglądali na Szczuczyn i wierzyli, że tamtejsi zawodnicy postawią się Legionowi legionowo. Dodajmy, że Wisła już bez szans nawet matematycznych na utrzymanie się w tej trzeciej lidze grupy pierwszej. My też z nimi będziemy mieli mecz w ostatniej kolejce. Czy myślisz, że spodziewamy się jakiejś niespodzianki w Szczuczynie? Ciężko tego oczekiwać po meczu z drużyną ostatnią w tabeli, najsłabszą tak naprawdę outsiderem tej ligi, ale no Legionowia ostatnio zaczęła te punkty tracić, więc cień nadziei zawsze musi być na jakieś przypadkowe 1-1 czy 0-0. No raczej porażki Legionowi bym się absolutnie nie spodziewał, ale zobaczymy. No mecz tam rozpoczyna się już o 18, w zasadzie już się rozpoczął przed chwilą, więc będziemy też za moment sami to na pewno sprawdzać i podczas transmisji pewnie Państwa też informować o tym, co się będzie działo w Szczuczynie, ale no plus jest taki, że mamy wszystko w swoich rękach, więc tak naprawdę zostały nam 4 mecze i 12 punktów daje nam awans i na to trzeba patrzeć, jeśli zdarzy się coś szczęśliwego, jakaś niespodzianka dla nas w Szczuczynie, no to tylko lepiej, ale trzeba się tu skupić przede wszystkim na meczu z ŁKS-em. To zobaczmy sobie może jeszcze tabelę naszej ligi aktualną, jak to wygląda, choć zapewne każdy kibic Polonii zna, szczególnie te pierwsze 2 miejsca, jeżeli chodzi o stosunek punktów na pamięć, o aktualnie 73 punkty, Legionowia Legionowo 72, Polonia Warszawa, mamy już po ostatnim meczu z Pelikanem tyle samo rozegranych spotkań, a więc tak jak wspominałeś, Szymon, sytuacja jest klarowna, wszystko w naszych rękach w tych ostatnich 4 rozdziałach walki o drugą ligę. Nasz dzisiejszy rywal, czyli ŁKS 2 Łódź na pozycji 8 z dorobkiem 48 punktów. Ich bilans na wyjeździe, który może jakoś nam może powiedzieć więcej lub mniej o ich dyspozycji, to 5 zwycięstw, 6 remisów, 5 porażek, czyli ciężko z tego wywnioskować, jak ta drużyna sobie radzi na wyjazdach. Zobaczmy sobie może płynnie od razu skład, jaki Polonia Warszawa dzisiaj wystawi, jaki zaprezentuje dzisiaj Rafał
Michał Smalec, w bramce wystąpi Michał Brudnicki, w środku obrony Filip Arak, Szymon Jaro, Łukasz Piątek, na dziesiątkach wystąpią dziś Damian Mosiejko i Krzysztof Koton, a na szpicy Szymon Lewicki. No i tak zatrzymajmy się na chwilę przy tym składzie. No przede wszystkim Szymon, w stosunku do tego, jak jeszcze komentowałeś mecze za czasów trenera Wojciecha Szymanka, no to zmiana ustawienia jest, myślę, widoczna i chyba trener Rafał Smalec znalazł w tym receptę, bo konsekwentnie się trzyma tego ustawienia, prawda? Nawet jak są zmiany, no to raczej są one 1-1 i te ustawienie za wszelką cenę chce utrzymać się właśnie 5-2-3. Tak, no ja jestem w ogóle zaskoczony bardzo pozytywnie tym, jak szybko ten zespół załapał ten system i jak szybko to zaczęło wychodzić, bo pamiętam porażkę w Skierniewicach w pierwszej kolejce, gdzie bramki traciliśmy właśnie po błędach ustawienia i wtedy sobie pomyślałem, że no, może trochę to potrwać jednak, zanim ten zespół będzie grał tak, jak trener Smalec tego chce, a tutaj naprawdę wygląda to znakomicie w tym sezonie. Ja jeszcze dzisiaj tak sobie przypominałem ten zeszły sezon, spojrzałem na końcową tabelę i aż byłem zszokowany tym, że Polonia w tamtym sezonie wygrała zaledwie 17 meczów, teraz już mamy 23 na 4 kolejki przed końcem, więc no, postęp jest kolosalny, niezależnie od tego, czy zakończymy ten sezon na pierwszym czy na drugim miejscu, to naprawdę praca trenera Smalca w tym roku jest po prostu kapitalna i zasługuje na same pochwały. O samym składzie dzisiejszym, no jedna zmiana względem poprzedniego meczu, nie ma Marcina Kluski, jest Damian Mosiejko, to też tylko nam pokazuje, jaką mamy jakość w tej kadrze, bo to, że Damian Mosiejko siedzi na ławce, taki zawodnik, który w każdym innym klubie miałby pierwszy plac i myślę, że byłby gwiazdą zespołów. Fajnie, że dzisiaj dostaje szansę, bo może tutaj też dużo wnieść, a Marcin może sobie odpocząć po tym meczu z Pelikanem. Jak jesteś z nami, to myślę, żebym skorzystał z okazji, żebyś podzielił się może też z naszymi widzami i jeszcze bym się zatrzymał na chwilę przy tych personaliach, bo w linii obrony od pewnego czasu występuje Filip Arak, zastąpił on Eryka Mikołajewskiego, który miał bardzo dobrą tą pierwszą rundę i początek drugiej, później jednak gdzieś tam, powiedzmy, że przydarzył się delikatny kryzys, no i Filip Arak, pomimo tego, że miał, no, trzeba przyznać, ciężkie wejście do tego składu, bo on debiutował w pucharowym meczu z Bronią Radą, praktycznie po jego indywidualnym błędzie straciliśmy wtedy bramę, choć finalnie mecz wygraliśmy, to jednak to pokazało, że pomimo młodego wieku to chłopaka nie podłamało i teraz na ten finisz może być jego, jeżeli chodzi o pozycję w linii obrony. Tak, ja się bardzo cieszę, że Filip sobie radzi coraz lepiej, no ale też pamiętajmy, że on z Błonianki trafił do Skry Częstochowa, do pierwszej ligi i to na pewno nie był przypadek. Ja byłem akurat spokojny o to, że on w Polonii sobie poradzi. Podejrzewam, że to też miał ten ciężki początek mógł mieć coś wspólnego z tym ustawieniem, z wejściem może na trochę inną pozycję niż przy grze w czwórce z tyłu. No i tak jak mówisz, on rośnie z każdym meczem. Osobiście nie spodziewałem się, że akurat Eryk wypadnie ze składu, bo ten jego początek też, nawet i w zeszłym sezonie, był bardzo dobry i mam nadzieję, że z kolei Eryk teraz się tą stratą miejsca w 11 nie podłamie, bo on również ma ogromny potencjał i oby tak dalej, oby ta rywalizacja tylko sprawiała, że wszyscy będą się stawali coraz lepsi. To samo możemy powiedzieć o Szymonie Jaroszu, który przecież przychodził w zasadzie, no, każdy się spodziewał, że to będzie rezerwowy, no i tak to wyglądało przez pierwsze pół roku, a od kiedy wskoczył, to jest po prostu skałą w tej obronie. Nie możemy sobie wyobrazić tej drużyny bez niego w tym momencie, więc takich cichych bohaterów Polonia ma naprawdę wielu w tym sezonie. No właśnie, podsumowując jakby tą obronę i na potwierdzenie tego, co powiedziałeś, najmniej straconych bramek wśród wszystkich drużyn trzeciej ligi. Zdecydowanie, bo tutaj 21 straconych bramek i jeszcze też na potwierdzenie tego, co mówiłeś o tej zdecydowanie większej ilości zwycięstw, ale też zwróciłbym uwagę na ilość bramek, tak, bo dzięki tym efektownym zwycięstwom ten nasz bilans wygląda niezwykle imponująco i to jest coś, myślę, innego niż kibice Polonii doświadczali w momencie, gdy budowaliśmy ten awans do drugiej ligi kilka lat temu. To jest zupełnie inna droga, no i los chciał, że rzucił nam na parkiet, można powiedzieć, tak mocnego przeciwnika, jakim jest Legionowia, mocnego może bardziej w sensie bardzo dobrze punktującego i też znającego bardzo dobrze realia tej ligi. Tak, no akurat w zeszłym sezonie też byśmy mieli bardzo ciężkiego rywala, nawet chyba cięższego, bo Pogoń Grodzisk w zeszłym roku wygrała tę ligę zdecydowanie zasłużenie. Ale tak, no zgadzam się, że tamten zespół, który awansował, bardziej
przypomina mi tą Legionowię z tego sezonu niż tą Polonię z tego sezonu. Czyli to był zespół, który przede wszystkim wiedział, jak wygrywać, bazował na bardzo dobrej obronie i na stałych fragmentach gry. No a dzisiejszą Polonię po prostu ogląda się z przyjemnością, czego w zasadzie po degradacji z Ekstraklasy no były takie fragmenty za trenera Chrobaka, powiedziałbym, który również tworzył drużynę, która grała bardzo ładnie w piłkę, ale no nie miał takiego komfortu pracy zdecydowanie jak trener Smalec i to też się odbijało na wynikach. Cały czas odchodzili najlepsi zawodnicy, więc trener Chrobak mógłby zrobić taką drużynę, gdyby miał takie warunki, ale teraz mamy taką drużynę, jaką mamy i trzeba się z tego cieszyć, trzeba przychodzić na mecze, bo 11 czerwca to już możemy od razu zaprosić na mecz z Legionowią, bo to będzie prawdopodobnie mecz o awans, no tak to trzeba nazwać i oby wtedy frekwencja dopisała. Na to jak najbardziej liczymy i również na ten mecz zapraszamy. I jeszcze o taką jedną analogię personalną chciałem cię zapytać. Mariusz Wierzbowski, Krzysztof Koton. To jest takie, chciałem rzucić, że tak powiem, temat, bo Mariusz Wierzbowski odegrał pod koniec tego sezonu, w którym walczyliśmy o drugą ligę, niezwykle ważną rolę w kontekście tego, jak grał, jak rozgrywał piłki i jakie zdobywał bramki. No, Krzysztof Koton w ostatnich dniach, no to jest zawodnik, no jeden z ulubieńców kibiców Polonii. To, jak on gra, no to wydaje mi się, że już ten poziom trzeciej ligi dało mu się przerosnąć. No zdecydowanie. Oby został w Polonii, obyśmy go tylko nie stracili. Jeśli chodzi o Wierzbowskiego, no to wiemy, jak ta jego historia się potoczyła. Jak myślę, że ja i wielu innych kibiców widzieliśmy Mariusza w tej rundzie, w której awansowaliśmy do drugiej ligi, to sobie też wyobrażaliśmy, że to jest przyszły piłkarz na Ekstraklasę spokojnie. No, tak się to nie skończyło niestety i oby Krzysiek podążył zupełnie inną drogą i oby to była droga związana jak najdłużej z Polonią. To jeszcze spuentujmy to wszystko taką krótką analizą napadu. Szymon Lewicki od pewnych kilku kolejek śrubuje coraz lepsze statystyki, już 8 bramek na koncie, no i goni Krystiana Pieczarę, który no, liczyliśmy gdzieś przed rundą, że zdoła złamać tę barierę 100 bramek w Polonii. Oczywiście to wciąż jest teoretycznie, matematycznie możliwe i tego mu oczywiście życzymy. No ale jednak ta dyspozycja Szymona Lewickiego niezwykle pomocna przy wykańczaniu tych akcji do zespołu w ostatnim czasie. Tak, no zdecydowanie. To ściągnięcie Lewickiego w ostatniej chwili było świetnym ruchem Polonii. Już to potwierdził i oby tak dalej. No, zawodnik, myślę, było sporo obaw wśród kibiców co do jego przyjścia, bo to był taki typ napastnika, z którymi Polonia wiązała się w poprzednich sezonach i często na tym się sparzyła, bo chociażby Kujawa w zeszłym sezonie, czy wcześniej, nie wiem, Fabian Pawela w drugiej lidze, ale Lewicki jak na razie no, wie, jakie ma atuty i potrafi je wykorzystać. To nie jest, tak jak mówiliśmy, demon szybkości, ale potrafi strzelać bramki, potrafi zastawić się, przytrzymać piłkę, rozegrać, więc na ten moment niestety, może tak to powiem, bo Krystiana Pieczarę darzę ogromną sympatią, ale niestety wydaje mi się, że na ten moment Szymon Lewicki jest po prostu lepszym wyborem dla trenera Smalca. No i oby ten dzisiejszy wybór również spuentował trafieniem i tutaj uraczył nas możliwie jak najlepszym wynikiem. Cała drużyna Polonii, żeby dzisiaj też zaprezentowała się tak efektownie, jak w ostatnich czasach miało to miejsce. No nie wiem, może na koniec jakieś typy się pokusimy, bo ostatnio te wyniki na Polonii były bardzo okazałe, więc czy masz jakieś tutaj przemyślenia na temat wyniku? No nie chcę tutaj rzucać jakimiś wysokimi, żeby później głupio nie było, więc powiem, że 2-0, bo myślę, że czyste konto uda nam się zachować. Okej, no to może ja tam dorzucę jedną więcej, takie 3-0 i powinno się skończyć dobrze. 3 bramki, 3 punkty, tego sobie dzisiaj wszyscy życzymy Państwa. Zapraszamy serdecznie na transmisję tego spotkania na tvkspolonia.pl. I tak jak Szymon wspominał, wspólnie dla Państwa będziemy mieli okazję ten mecz skomentować. Tak więc do usłyszenia już za chwilę. Do usłyszenia, zapraszamy.